Serdecznie, właśnie w poprzednim odcinku wywaliło mi grę do pulpitu. Crash się zrobił, no i nagranie poszło się chrzanić na PlayStation 5, ponieważ jak się wywali do pulpitu, to całe to nagranie, kiedy jest nagrywanie, po prostu się kasuje i wywala grę do pulpitu, jest błąd. Także nie wiem, pół godziny tam mi nagrania zjadło, a jestem już przy stolasie i próbuję go rozwalić. Gramy. Go round him. Jump faster, Handy Smurf. I don't need your advice, Gargamel. Ah, don't be stupid. We have to recapture Stolas. Quiet, Gargamel. You should be ashamed of your actions. Ale nadrobię to nagranie. Nagram wam. Jeszcze raz to przejdę. I wrzucę film. No tu trzeba unikać, tu już jest ostro. Ale teraz łatwo, Stolasa trzeba omijać. Te kule jego. Te kule trzeba omijać i uważać. Uważać właśnie na te, co on strzela jeszcze z góry. To tak robimy, w lewo, prawo. I teraz rękę jak da, to też trzeba uważać, bo on będzie wybuch taki robił. O! I teraz skoczyłem bardzo dobrze. No i tak kilka. Z 10 razy i po stolasie. Nie wiem, to pewnie pierwsza faza będzie, jeszcze następne będą. No, nie mam życia, nie mam życia. Może być ciężko. Spokojnie, łatwo jest, tylko trzeba mieć te kule. Połowę ma energy. Zaraz padnie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Unikamy. Lewo, prawo, góra. I patrzymy, jak on strzela. Kule dolne i teraz na górze będzie walił. Też unikamy. Teraz prawo. Tak jest. No tu mnie załatwił na przykład. Bo nie skoczyłem. On ma taki wybuch, jak tą piąstkę daje. Dobra, energii nie mam. Ładuje mi się żydko. Ciężko. Let's stay alert.
I still have my eye on you. Let's stay alert. Ow! I need energy. Hey! Admire my determination. A little tonic does you. I can see you everywhere. I can feel my strength growing. Hey! Hey! Phew! Look out! I'm being attacked. Shoo! Ow! Ha! I can feel my strength. You're finished. Look out! I'm being attacked. I still have my eye on you. Ow! Look out! I'm being attacked. Got no energy. Let's stay alert. Trudny, trudny. Będę powtarzał chyba. Let's stay alert. All done. W początku chyba, no. Niełatwo. Ale teraz padnie. Go round him. Jump faster, Handy Smurf. I don't need your advice, Gargamel. Oh, don't be stupid. We have to recapture Stolas. Quiet, Gargamel. You should be ashamed of your actions. A little tonic does you good. Let's stay alert. Jeszcze raz się gra zacięła. No normalnie, szok. Ale optymalizacja. Nie idzie. Let's stay alert. Świetnie się gra zacina, pięknie. It's already too late. You're wasting your time. Go round him. Jump faster, Handy Smurf. I don't need your advice, Gargamel. Oh, don't be stupid. We have to recapture Stolas. Quiet, Gargamel. You should be ashamed of your actions. Phew! Teraz ruszył, dobra. Teraz jest dobrze. Optymalizacja jest fatalna. W sensie kraszy gryje, no bo się zacina, albo wola do pulpitu. Trzy razy tak miałem w ciągu gry. Hop, hop, hop! Hey!
Let's stay alert. Look out! I'm being attacked! Phew! Look out! I'm being attacked! Hey! Look out! I'm being attacked! I'm ready to fight! Let's stay alert! Ha! Look out! I'm being attacked! No przecież podskoczyłem, ale nie skoczył. Look out, I'm being attacked. You can't escape me. Hey, look out, I'm being No, teraz rzuca te kule jeszcze dodatkowe z góry. Tu trzeba uważać. You can't escape. Poziom epicki to trochę trudniej, ale do zrobienia. Jeszcze z 5 razy i wpada. Let's stay alert. You can't escape me. Great. I'm wide awake. Let's stay alert. Ow. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. A miód też sobie użyjemy. Let's stay alert. Everywhere. Look out! I'm being attacked. Shoo! Look out! I'm being attacked. A little tonic does you good. Ow! Ow! Shoo! A little tonic. Tam już szybciej chyba energię mu spada. Dobra, ostatnia faza. Spokojnie, dużo energii. Życiowej mamy. Ostatni raz. Tylko zdrowie, zdrowie. No i postola się. Przynajmniej przy tej fazie. Dobra, pewnie następna faza, tak? Gramy dalej. Rozpraw się ze stolasem raz na zawsze. Dobra, tutaj. Oh, it's fantastic. I feel so light. Like a beautiful Frivolous poem I fly. Like a celestial bird, I swoop up in the sky. Me? I don't like flying. I still have my eye on you. You can't escape me. Dobra, następny. Przeciwnicy, ilu? Trzech.
No i co? Nie mogę wziąć tego, no kurde, co to jest? A little tonic does you good. Teraz mogę. Takie błędy się zdarzają, że postać się zatrzyma gdzieś w skale i trzeba reset robić. Lub nie może czegoś wziąć. No normalne, no. Tak nie powinno być, ale tak jest. Co tu jest? My poem sends courage from a bard to Handy, who works so hard. Who's gonna clean the backyard? Me. I don't like positive self-reinforcing group encouragement programs. Znowu stolen. Kurczę. Nie tak łatwo. Dobra, to samo robi. Gramy. Tym razem kule na górę lecą, tak? Let's stay alert. Hey, I'm ready to fight. Taste my fists. Phew. I'm ready to fight. Look out! I'm being attacked. Hup. Hup. Look out! I'm being attacked. Take that. Hey. I'm wide awake. Look out, I'm being attacked. I hope you prepared some bandages. Ow! Ow! You can't escape! Does you good? The mouth corky song. Ow! Ha! Ow! 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 Tak będę robił, tak będę robił. Look out! I'm being attacked! Hup! The joke's over! Shoot! Shoot! No chyba, że miód. I need energy. Ow. Look out, I'm being attacked. Great. I'm wide awake. You're finished. Shoot. Hey. Let's stay alert. Phew. Let's finish this once and for all. Look out, I'm being attacked. You can't escape me. Look out, I'm being attacked. Hey, hey, shoot. Dobra, zaczął jeszcze te puszczać. Masakra. Mamy radę. Górne te trzy kule puszczę. Masakra. Oh!
Look out! I'm being attacked! I can see you everywhere! Shoot! Let's stay alert. Get ready for my special series! Let's stay alert. Taste my fists. Dobrze, teraz okej. Tylko żeby nie tracić energii życiowej. I still have my eye on you. Bardzo dobrze, bardzo dobrze idzie. That's not how it goes. A little tonic does you good. You're beginning to irritate me. Hey! Hey! Look out! I'm being attacked! Let's stay alert. Let's stay alert. You're beginning to irritate me. Look out! I'm being attacked. Hup, hup, hup. I'm ready to fight. Hey. Let's stay alert. Hup. Still standing? Come and see how you measure up to this. Let's stay alert. Look out! I'm being attacked! Now let's get on with the main course. Shoot! You can't escape! Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Niedaleko, niedaleko już. Look out! I'm being attacked! That was just an appetizer! Now let's get on with the main course! Let's stay alert! Phew! Let's stay alert! Shoot! Shoot! That was just an appetizer! Now let's get on with the main course! Hup. Shoot! What? Look out! I'm being attacked! Hup. Let's stay alert! That was just an appetizer! Now let's get on with the main course. Look out! I'm being attacked! Look out! I'm being attacked! Hup, hup, hup! Phew! Shoot! Look out! I'm being attacked! Jeszcze ze 4 razy! Pada! Look out!
I'm being attacked! I ostatni raz. I po stolasie. Chyba koniec. Chyba, że jeszcze trzecia faza. Pięknie. Więzienna ucieczka. Zdobyto trofeum, czyli pokonane. Gdzie teraz? Jest portal. How is this possible? How no, czyżby koniec? Do it now! Activate the stone of captivity! To no. Koniec. Jeszcze Gargamel został. Please don't! What are you waiting for, you wretched smurf? Hurry up! Do you really think I'm going to imprison him again after all these years? No, Gargamel! We are not like you! Stolas! Listen to me! I promise we're going to let you go! Jednak go wypuszczą. This may get a bit bumpy. No! Stop! It's good to be back on solid ground. Quickly! Hurry up! We have to smurf out of here! Don't think you've escaped, you wretched smurfs! Hey, Gargamel! How about we switch roles? You'll pay for this! The task was long and complicated. But finally, no, chyba koniec. Także gra fajna, tak nie wiem, 7 dostaje oceny. To jest taka platformówka połączona ze strzelaniem. Podobna do Ratchet & Clank troszkę. Fajnie się strzela, dużo upgrade'u broni, kilka broni jest, możesz grać innymi smurfami, każdy ma inne tam bronie. W sumie podobnie, no ale jest jakieś tam rozbudowanie. Także gra taka średnio dobra, ale można zagrać. Grafika może być, nie jest z najwyższych lotów, ale też tak ocena 7 za grafikę, muzyka też taka średnia, 7. Ogólnie dobra gra, nie krap tam na 4, tylko można zagrać. Dla dzieciaków dobra, tylko poziom jest dla dzieci takich 10-letnich to raczej na poziomie łatwym, bo tak to wyższe poziomy to trochę trzeba się namęczyć, ginie się. Ale może być. Także oczywiście polecam tą grę. I do następnego, do następnej gry. Zapraszam serdecznie. No jeszcze zrobimy kontynuację. Dobra robota, przyklęta kraina bezpieczna, masz jednak jeszcze wiele rzeczy do zrobienia. Ulepszyć Smurfomix, wyjątkowe zdolności, zdekrystalizować do końca każdy z poziomów, ukończyć wszystkie wyzwania na najwyższym poziomie trudności. Tak, można oczywiście powtarzać plansze, levele, poziomy, właśnie tutaj w tym hubie u Gargamela, w tej ruderze. Tu są te portale i można... O, tutaj jest właśnie otwarty jakiś. Zobaczymy. Ale te wyzwania, jak ktoś chce na 100%, to tam są te małe portale dalej. To można powtarzać. A tutaj co jest? Jest to ostatni level? Astralna nicość. Tak, to jest ostatni level. Astralna nicość. Tak, to jest ostatni level. Z tym Gargamelem zobaczymy tutaj.
Hop, hop, hop. To jest ten las, tak. Zobaczymy. Tak, serce lasu. Puszczona stodoła, serce lasu i zaklęta rzeka. Też na 3 podlewele są. No i właśnie widać, mam tylko 68%. 83 i wyzwań nie zrobiłem. Czyli trzeba masterować. Można powtarzać oczywiście. 100%, żeby mieć właśnie, jest, są trofea na złoto. Trzeba mieć 100%. Zebranych kryształów. I wyzwań też, za wyzwania też jest trofeum. Tu zobaczymy. Tak, tu są góry śnieżne, to lodowa kraina. Ukończenie 95-96, tu już niedużo braku. Tylko wyzwań też nie znalazłem. Jedno wyzwanie zrobiłem. Aha, znaczy znalazłem, ale pewnie tam nie ukończyłem. Ukończenie wyzwań. Tak, bo trzeba było na brąz, na złoto, na srebro. Ja tam właśnie nie zrobiłem. Także można to zrobić pod koniec gry. A te wyzwania tutaj są. Zobaczymy. Dobra. Tu na przykład zobaczymy, co tu jest. No i to jest wyzwania Góry Śnieżne. Medale. Tego nie mam, w ogóle nie odkryłem. No właśnie, nie odkryłem tych portali. Także sporo jest jeszcze do zrobienia. No ja tę grę ukończyłem 8 godzin. W sumie. Ale żeby wmasterować, to drugie tyle na pewno. Tu jeszcze ulepszenia, tu akurat mam wszystko. Nie, oprócz jednego. Tutaj nie mam, ale mogę teraz zrobić. O nie, jeszcze dalej. Siódemka. Nieźle. Także trzeba kryształy zbierać. O, teraz będzie ok. Wszystko lep na siódemkę też nie mam. Wszystko pchaj, to jest to kółkiem. Tak, tego nie bardzo mało zrobiłem. Tutaj też. I tutaj mocy jeszcze się odkrywa specjalne za te kryształy takie. Mam teraz 70, no to odkryjemy na przykład to. Klej i potrojenie. Dobra, może być klej. To też mogę zrobić. Ale ulepsz 75, czyli nie mam. Nie mam tych takich okrągłych kryształów. 20 mam tylko. Także dużo trzeba zbierać, jak ktoś chce platynę tu zrobić. To ja nie wiem, za 20 godzin to spokojnie, na pewno. Tu jeszcze zobaczymy. Ile tutaj mam. Nowe początki, labirynt, fony. To ominąłem, gęstwiarnia ominąłem. Nowe początki, to akurat zrobiłem na złoto, tak? Tutaj na srebro zrobiłem. Tu zrobiłem też chyba na srebro. No i dużo minąłem, także tutaj ukryte są sekrety. Jest co robić! Fabuła niby tam mówią, że na 4 godziny, ja to przyszedłem w 8 godzin na poziomie epickim. Plus myślę czyszczenie leveli jeszcze z 6-8 godzin. Także 15, 16, 18, około 20 godzin. Wtedy na 100% grę się zrobi. O, tu mogę wybierać jeszcze właśnie, kim chcę grać. Fajnie. Gra dobitka była pierwsza. Aha, czyli tu jest wybór postaci. No fajnie. Czyli mogę grać levele, jaką postacią chcę. Na przykład w lesie, zobaczymy. Nie, gra dobitka akurat była w lesie pierwsza. To weźmiemy innego. Weźmiemy na przykład Głuptasa. Dobra, ważniaka. I on nie był na pewno w lesie. A zobaczymy, czy będzie można nim grać w pierwszym poziomie w lesie. Serce lasu. No, zobaczymy. No tak, będzie chyba. Tak, jest. Czyli można postaciami w pierwszych levelach, tymi, co się odkryło, grać. No fajnie, dobra. Dziękuję za oglądanie. Zapraszam do następnych serii. Cześć!